Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Żaba i jestem uczennicą pierwszego LO w Inowrocławiu. Moim gościem jest profesor Maciej Wasilewski z pierwszego LO w Inowrocławiu, który swoją działalność zajmuje się tematyką Unii Europejskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że po raz trzeci występuję w kanale czy na kanale Młodzi Pytają, ale tym razem piękne okoliczności przyrody. Także no, jest to niesamowite wydarzenie dla mnie. Czy możemy zaczynać? Jasne. Jakie mamy korzyści z bycia w Unii Europejskiej? Jeżeli chodzi o korzyści dotyczące funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, to trzeba by było zastanowić się nad kwestiami finansowymi, ale również nad kwestiami, które ja bym określił jako społeczne. I może od tych pierwszych zaczniemy. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to Polska jest jednym z największych, jeżeli nie największym, beneficjentem środków z Unii Europejskiej. I tak Polska korzysta m.in. z funduszu kohezyjnego, czyli Funduszu Spójności, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Także to, co się dzieje wokół nas, ta cała infrastruktura, często jest finansowana właśnie ze środków europejskich, o czym totalnie nie zdajemy sobie sprawy. Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Społeczny natomiast jest przekazywany na tak zwane projekty miękkie, czyli na przykład na mobilność pracowników, podróże po Europie, szkolenia kadry pracowniczej. Natomiast jeżeli chodzi o inne korzyści, no to warto wspomnieć o... Uśmiecham się do Ciebie, bo słyszę muzykę w tle. Jeżeli chodzi o inne korzyści, to warto powiedzieć, że traktat o Unii Europejskiej, czyli traktat z Maastricht, wspomina o tak zwanych czterech swobodach przepływu, czyli swobodzie przepływu osób, usług, towaru, kapitału. W związku z tym podróżujemy po całej Unii Europejskiej w zasadzie bez najmniejszych przeszkód, za pomocą, przy użyciu jedynie dowodu osobistego, nie potrzebujemy pozwolenia na wjazd, na wyjazd, nie potrzebujemy pozwolenia na pracę i myślę, że to jest jeden z najważniejszych plusów dodatnich członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak wyglądają wybory do Unii Europejskiej w kontekście Polski i ilu mamy posłów w parlamencie? Okej, dobrze, że o tym mówimy, bowiem w czerwcu tego roku odbędą się kolejne już wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli chodzi o kwestie wyborów do Parlamentu, to krajowe przepisy regulują wybory w poszczególnych państwach. I tak wybory polskich posłów do parlamentu, bo tak brzmi formalna nazwa tychże deputowanych, te wybory są oparte o przepisy polskiej ordynacji wyborczej, czy polskiego kodeksu wyborczego, ustawy z 2011 roku. W obecnej, mijającej już kadencji Parlamentu Europejskiego mieliśmy 52 posłów, natomiast w czerwcu wybierzemy 53. Polska zyska jednego więcej posła. Jak myślisz, z czym jest związane to, że jeden kraj ma na przykład 6 posłów, a niektóry 96? Bo takie jest rozpiętość. Od 6 do 96. Od wielkości państwa i ilości ludności? Dokładnie od liczby ludności danego kraju. I w tym przypadku Polska jest jednym z bardziej ludnych państw Unii. Mamy jedną z największych reprezentacji. Tak, najmniejszą reprezentację mają na przykład parlamentarzyści z Luksemburga, najliczniejszą z Republiki Federalnej Niemiec, większą od nas będą mieli jedynie Włosi, Francuzi, Hiszpanie, ale my mamy jedną z największych reprezentacji, jeżeli chodzi o Parlament Europejski. Czy my jako obywatele mamy realny wpływ na działalność tej organizacji? Jasne. I podoba mi się to, że użyłaś określenie obywatele, bowiem jako obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej posiadasz tak zwane obywatelstwo wtórne, czyli obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo unijne, zagwarantowane traktatem z Maastricht. I
kiedy uzyskasz prawa wyborcze, bo nie masz jeszcze lat, nie masz jeszcze 18 lat, będziesz mogła wybierać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ale również będziesz mogła brać udział w tak zwanej Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, która polega na tym, że po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów pod projektem, ten projekt będzie przekazany do Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska ten projekt zgłosi w Parlamencie Europejskim i może ten projekt zakończyć się uchwaleniem nowego prawa. Ponadto mamy prawo do skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli uważamy, że nasze prawa są naruszane przez instytucje unijne. No, takich uprawnień jest sporo, ale to te, które chyba, o których w tym momencie po prostu trzeba powiedzieć. Czy mógłby profesor opowiedzieć o inicjatywach dotyczących Unii Europejskiej, które miały miejsce w naszej szkole? Przepraszam, jasne, oczywiście, jeżeli chodzi o pierwsze LO, pierwsze liceum ogólnokształcące, do którego ty chodzisz, a w którym ja pracuję i do którego chodzą ci wspaniali uczniowie widoczni przede mną z klasy drugiej, z klasy pierwszej, to w naszej szkole działa Klub Europejski Kasprowicz, powołany rok temu. Dlaczego rok temu? Ponieważ obchodziliśmy 30. rocznicę utworzenia Unii Europejskiej, bo Unia jest organizacją stosunkowo młodą, powstałą dopiero w roku 93. I w tamtym roku mieliśmy właśnie taką inicjatywę, powołanie Klubu Europejskiego. W skrócie powiem, że odbyła się debata oksfordzka dotycząca zasadności przyjęcia w Polsce wspólnej waluty, a więc waluty euro. Była również mini sesja naukowa przeprowadzona przez uczniów. Natomiast w tym roku, no to myślę, że też parę słów warto, żebyś ty powiedziała, świętowaliśmy i to wydarzenie było zorganizowane również przez Klub Europejski, którego jesteś członkiem. Świętowaliśmy 20. rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej. Tak, Polska przystąpiła do UE w roku 2004. Również mieliśmy do czynienia z debatą oksfordzką. Tym razem debata dotyczyła kwestii federalizacji Unii, czyli utworzenia jednego państwa. Jedna drużyna była za tym rozwiązaniem, druga była przeciwna. No i również mieliśmy taką sesję naukową przeprowadzoną przez uczniów. I tutaj może Karolinka, jeżeli zechciałabyś, to może powiedziałabyś ty parę słów, bo brałaś udział w tym wydarzeniu. No i chciałbym, że jeżeli oczywiście wyrażasz zgodę na to, żebyś ty parę słów powiedziała o tym. No nie tylko wygłaszaliśmy prezentację na temat właśnie Unii Europejskiej, ale również prowadziliśmy debaty. Były to mini sesje dla podstawówek, które potem miały quiz. Były tam chyba kilka grup, które miały dany temat. Ja mówiłam o Europejskim Banku Centralnym. Europejskim Banku Centralnym. Przepraszam też widzów kanału Młodzi Pytają o zmianę koncepcji, bo zasada jest taka, że to młodzi pytają starszych, ale no ja chyba jeszcze zaliczam się do tej młodszej części, także młodzi pytają młodych, tak? Tak. Tak, Karolinka, zgadzasz się na takie określenie? Zgadzam się. Okej. No i reasumując, mam nadzieję, że tych inicjatyw proeuropejskich będzie sporo. My w tym miejscu już dziś zachęcamy wszystkich uczniów Kasprowicza, ale również wszystkich uczniów inowrocławskich szkół, którzy mają czynne prawo wyborcze, czyli że mogą brać udział w wyborach, żeby no właśnie w czerwcu tego roku wzięli udział w wyborach europejskich. Pamiętajcie, że to wy, młodzi, decydujecie o tym, w jakim kraju przyjdzie wam mieszkać. I wasz głos jest waszą siłą. Także z tego miejsca razem z Karoliną z klasy pierwszej F oraz z uczniami klasy drugiej oraz klasy pierwszej lingwistycznej w Kasprowiczu zachęcamy serdecznie do udziału właśnie w wyborach czerwcowych. To już wszystkie pytania, na które dzisiaj przygotowałam. Dziękuję bardzo za możliwość przeprowadzenia wywiadu z panem. Dziękuję. Tak jak powiedziałem, jest to wielka przyjemność i mam nadzieję, do zobaczenia.